Cześć Wiewiór, witam. Wymogi do klanu są takie same, jeżeli chodzi o klan główny, to tam jest chyba 1500 PR-ów wymagany, jeżeli chodzi o CSMW1, to tam jest chyba wymóg tylko rozegrania minimum 1000 bitew, ale to jest też kwestia oczywiście do negocjacji na www.csmw.pl. Wszystkie informacje tam na temat rekrutacji sobie będziesz mógł znaleźć, trzeba się tam zarejestrować na forum i założyć temat według szablonu z linkiem do Twojego konta na stronie World of Warships. No i oczywiście być aktywnym w grze i pojawiać się na TeamSpeaku. Wtedy jak zacznie się rekrutacja, to trwa 2 tygodnie i gracze z klanu głosują na to, czy Cię przyjąć, czy nie. Więc warto być na TS-ie i najzwyczajniej w świecie być aktywnym, tak aby jak największa ilość graczy Cię poznała, ponieważ wtedy myślę, że zagłosują pozytywnie. Witam Gibbon, Ray Jarecki również witam. Dobra, na rozgrzewkę sobie spróbuję popłynąć tym nowym niszczycielem niemieckim, tym Z-39, który początkowo miał być na 8, ale okazało się, że jest chyba trochę za słaby na 8, więc go dali na 7. No ale zachowali ten slot, słuchajcie, na kamuflaż, dzięki czemu ten okręt ma kamuflaż 6,1 km, więc to jest bardzo dobra wartość. Nie no, myślę, że w klanie ogólnie ekipa jest spoko do grania, do pogadania, wiesz, dorośli ludzie, w zasadzie 30 plus, 40 plus w większości, także atmosfera raczej też panuje, mam wrażenie, dobra. No to fajnie, fajnie. A raczej przyjemne okręty. Cześć Abraham, witam Ciebie. Właśnie sobie piję kawkę, przed chwilą zrobiłem. Miałem dosyć wyczerpujący tydzień. Miałem wyczerpujący tydzień ubiegły w pracy. Dzisiaj, jutro wolne, więc będzie chwila na to, aby pograć. Zobaczymy, jak tu wygląda losowanie. Na 7, więc jesteśmy na topce. Bardzo fajnie. Jestem jedynym niszczycielem, a to jest bitwa standardowa i jest też inny Z-39. Ok. Teraz pytanie, czy płynąć w prawo, czy płynąć w lewo. Chyba popłynę w prawo, z tego względu, że tutaj dzięki tak ułożeniu wysp, które są z tej strony, łatwiej będzie mi się schować. Pewnie trudniej będzie torpedować przeciwników, bo oni też się mają gdzie schować, ale mam wrażenie, że będzie mi się łatwiej schować tutaj, słuchajcie.
No chyba, że się okaże, że cała drużyna mi stąd ucieknie. O kurczę, znowu zrobiłem troszeczkę źle, bo nie wziąłem ani consumabli premium, a byłem przekonany, że mam je załadowane. Niestety nie miałem. Ani nie wziąłem flagi na prędkość. Bardzo by mi ta flaga się tutaj przydała. No ale trudno. To jest pierwsza bitwa, słuchajcie, na tym okręcie w ogóle, jaką rozgrywam po tym, jak ten okręt trafił do mnie do portu, bo wcześniej miałem ten okręt jako testowy. Zalet to, tak jak już powiedziałem, na pewno kamuflaż. Bardzo duża pula punktów wytrzymałości. Ja mam tutaj, cześć Rigel, ja mam tutaj, słuchajcie, akurat eksperta w przeżywalności, więc ona jest powiększona, natomiast bazowo jest duża. Torpedy szybkie, nie najgorsze przeładowanie, zasięg 8,5 km. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym okręcie? 150, co to znaczy, że z pepeków lepiej do niszczycieli nie strzelać, bo będą overpeny, będą nad penetrację. Tak to na tą chwilę wygląda, ale za to można krążowniki cytadelować ze 150, tak jak macie 150 na okrętach większych, czyli na krążownikach niemieckich. I tutaj cytadela już waży chyba 3700, z tego co kojarzę. Albo troszeczkę mniej, 3700 waży na 8 na pewno. Zasięg dział 11,8. Osiemdziesiąt jeden sekund przeładowania torped. Jest jeszcze Nürnberg, widzę. No dobrze, zobaczymy, jak to sytuacja będzie wyglądała. Kurczę, szkoda, że nie uzbroiłem tego okrętu. Nie wiem, jak to się stało. Dobra, mamy Zetkę. Niestety strzeliłem z pepeków, ale weszło. Weszło, widzicie? Jest ok. Ten pewnie sobie tutaj uruchomi prawdopodobnie sondę. Ale to go wypłoszymy z tego dymu w takim razie. I zaraz go spróbujemy podświetlić naszą sondą. Zobaczymy, czy to się uda. Te działa się kręcą dość wolno niestety. To jest taki minusik, słuchajcie. Zobaczymy, czy ta Zetka tutaj jest. 4,4 km powinienem ją wykryć. Ona pewnie stąd odpłynęła, znając życie, ale ja już też jestem w zasięgu, o, sondy hydro. Tu mi pomogą krążowniki zdecydowanie. Zobaczcie, co się z nią stanie za chwilę. Ja tu jestem zasłonięty przed troszeczkę, więc będę miał łatwiej. 6,7 jest teraz przeładowanie, słuchajcie, tych 150, tak? Było 7,5, więc jest dużo lepiej. Ja się teraz schowam przed ewentualnymi torpedami. Ciśniemy, gościa, ciśniemy. Dobra. To problem niszczyciela został w tym momencie, słuchajcie, rozwiązany i teraz będziemy mogli spróbować przeciwników troszeczkę potorpedować. Zobaczymy, co z tego wyniknie, czy się coś uda zrobić, czy się nie uda. Bayern tu zaczyna jechać na wstecznym, Gneisenau troszeczkę tutaj puszuje. Tak na ostrożnie, bez wariacji sobie tutaj spróbujemy zagrać. Tak, Gneisenau tutaj będzie opływał tą wyspę, więc jego na pewno nie startuje. Tu idzie Nürnberg. Bayern się wycofuje, moi drodzy, więc nie będzie sensu tutaj tego okrętu torpedować. Nürnberg na pewno ma hydro, więc on się na te torpedy raczej nie załapie. Sobie tutaj uruchomię przyspieszenie, żeby on mnie nie wykrył. No ale spokojnie, będziemy tutaj mogli flankę, myślę, trzymać bez problemu. Przełączymy sobie w razie czego na pepeki, tak aby można było tego Nürnberga dziurawić. Następne torpedy wypuścimy.
i nadal się będę od niego oddalał, bo jest coraz bliżej. Mam nadzieję, że nasze okręty tutaj z drugiej strony przepchną flankę. O, niestety teraz nie miałem pepeków, tylko haeki. Zobaczymy, czy coś z tych pepeków tu wyniknie dobrego. Nie, większość strykoszetowała, więc szału nie będzie. Omaha, co ona będzie robić? Czy ona będzie uciekać, czy ona będzie tutaj do nas pchać? Na razie ucieka. Zobaczymy, czy uda się jej coś zrobić. Zaraz będzie pewnie poza moim zasięgiem. Ale spróbujemy postrzelać. Cześć, Torwir, witam. Logan również. Witam, witam. No niestety, na razie tą flankę jakoś tam trzymamy, ale nie wiem, jak długo to się uda, ponieważ powiem wam szczerze, że Gneisenau i tak daleko Algerii to nie wygląda zbyt obiecująco. Tu może mi wyjść Nürnberg zza tej wyspy i troszeczkę, powiem szczerze, się go obawiam. Natomiast zobaczymy, jak on daleko jest. Jest dość daleko, ale już przyspiesza w tej chwili. Dobra, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy coś tutaj uda się zrobić. Niestety samolot leci, co powoduje, że te torpedy będą wykryte. Odwrócimy sobie teraz działa na drugą flankę. Za minutę będą następne torpedy, będziemy próbowali tym razem się wstrzelić w Gneisenaua. Myślę, że były wykryte te torpedy, chociaż może się Nürnberg załapie, słuchajcie, zobaczcie. Nie, nie załapie się. Niestety nie załapał się. Zaraz będziemy próbowali w takim razie strzelić w Gneisenaua. No ja tutaj nie mogę wiązać za bardzo ogniem artyleryjskim na tą chwilę, ponieważ obawiam się, że zbyt duży fokus byłby na mnie, wiecie? Dobra, to teraz spróbujemy zaatakować Gneisenaua w takim razie. Zobaczymy, czy on będzie tutaj manewrował, czy nie. Poszły dwie salwy torped i lecimy dalej. Przydałaby mi się ta flaga na prędkość, widzicie, bo jak takie manewry robię, to przeciwnik mnie dochodzi. Będę grał, chciałem dzisiaj po prostu sobie ten okręt, jako że mam go świeżo w porcie, sprawdzić, wiesz, także rankingi będę grał, spokojnie. 65 węzłów, dobrą prędkość mają. Dobra, jedna torpedka weszła w dziób z zalaniem. Teraz jak się będę chował za tą wyspą, to może sobie do tego Nürnberga strzelę. Ładnie przyjął. Działa, ma w drugą stronę, więc na razie dla mnie będzie niegroźny. Znowu ładnie przyjął. Jeszcze jedna salwa. Tym razem ja przyjąłem, no ale tak to bywa.
Tak to bywa, słuchajcie. No i zaraz będziemy znikali i używali kolejnych torped. Zanim się przeładuje ten, to powinniśmy zniknąć. On przed chwilą strzelił, więc na spokojnie. Teraz będzie odchodził. I ciśniemy całą naprzód, słuchajcie. Gneisenau już mnie nie chce gonić, przynajmniej w tym momencie. Nürnberg niestety odchodzi, no to teraz będziemy się przymierzali do Gneisenaua. I jeszcze spróbujemy wbić troszeczkę tutaj obrażeń. Cześć, Unruk. Nie, prędkość tych torped naprawdę nie można mieć do nich absolutnie jakiegokolwiek zarzutu. Może się go uda jeszcze podpalić, słuchajcie, zobaczymy. Płonie, więc jest dobrze. No, przyspieszaj kolego, przyspieszaj. Bardzo ładnie, bez zalania, ale ładnie. Teraz jeszcze na chwileczkę zniknąłem, słuchajcie. No i teraz spróbujemy taki atak zrobić. Jeszcze jeden torpedowy. O właśnie, i zobaczymy, czy coś z tego się uda wyciągnąć, czy też nie. O właśnie, o to chodziło. Dobra, to w zasadzie losy bitwy zostały rozstrzygnięte. Cieszę się, że udało się troszeczkę damage'u wbić. No to dobrze, Kosiak, gratki. Witam, Mateusz, ciebie. Jeszcze mamy tutaj Bayerna i jeszcze mnie wykrywa samolot, ale tylko przez chwilę. No i tak sobie ta pierwsza bitwa wyglądała. Mówię, szkoda, że nie miałem tych konsumabli premium, bo to by się trochę szybciej przeładowywało. Ale prawie 60 tysięcy wpadło. No, nie był wynik tutaj imponujący. Ile ten Gneisenau przytulił w sumie? 40, dyszkę Nürnberg. Ładnie. Ja sobie od razu za pamięci ten okręt uzbroję, słuchajcie, bo później znowu o tym zapomnę. Założymy flagę moją, którą dostałem. Da nam 5% PD na bitwę. Zawsze to jest jakiś tam urobek. Tak jak napisał Abraham, 65 węzłów, 8,5 km zasięgu i tu jest standardowo chyba 14400 powinno być obrażeń. Tak jak to na niemieckich torpedach. Tak też to wygląda. I wykrywane są z 1-3 km, więc
przy tej prędkości naprawdę trudno je wyminąć. Słyszałem o tym pomyśle, natomiast powiedz mi, Unruk, czy ci kapitanowie już są dostępni do w sprzedaży, czy oni dopiero mają być dostępni, bo nie wiem. Widziałem tylko dzisiaj z Reddita. Są już dostępni, okej. Okay. No to ciekawe. To ja powiem szczerze, sobie spojrzę. Pokażę wam pulpit, czego miałem nie robić, ale... I pytanie, oni są za gotówkę dostępni, czy są dostępni też za dublony w porcie jakoś? No właśnie, Z39, zobaczcie, 92 zł. Mam wrażenie, że to jest fajny okręt. Natomiast... kurde, 92 zł to trochę dużo, co? Dobra, co my tu mamy? Zestaw kamuflaży, hud. Trwały kamuflaż, ostatni podbój. Trwały kamuflaż. Z dna oceanu. Ale na co jest ten trwały kamuflaż? Bo to są chyba nie wszystkie. Tu jest na huda, a tu nie napisali. Zobaczmy, co to jest. A też hud, ok. Dobra. Roma jest do kupienia, 188 zł. Wypadła mi Roma, też będę chciał nią zagrać. Cześć, telewizorek. Marek, również Cię witam. Wyróżnionych masz kapitanów. Dobrze, to sobie przejdziemy do tych wyróżnionych. Zobaczmy, jak to tu wygląda. Tu jest zestaw kamuflaży, kamuflaż, Roma. Łup huraganu. O, nie widzę. Gdzie oni tu są? Czy ja czegoś nie widzę? Tu jest dwa przedmioty, oferta specjalna. Trzy przedmioty, główna pula, łup huraganu. Może trzeba być zalogowanym. Zaraz się zalogujemy. A, są. O kurde, to jeden kapitan kosztuje 46 zł? No nie. Radziecki. I oni mają 10 punktów. A ci, których można w misjach zrobić, też mają 10 czy 15? No, pojawił się, że się tak wyrażę, jakby to powiedzieć, taki trochę, nazwijmy to, hejcik. Widziałem tam ze strony graczy, że lepszym rozwiązaniem jest, 10 mają, ok. Yamato ma 15, ok. Yamamoto w zasadzie. No dobra. Co tu mamy? Francuski kapitan jest. Amerykański. Amerykańskiego mam, więc w zasadzie nie ma co ten. Ale sobie obejrzę tego francuskiego. Tak naprawdę to chyba by się mi najbardziej przydał tylko niemiecki.
Co oni tu jeszcze dają? 15 smoków, 20 India Bravo, 20 Zulu, 20... Aha, czyli jeszcze są dodatkowe tutaj bonusy, czyli to 46 zł nie jest za samego kapitana. No dobrze, dobra. Jestem ciekaw, jak długo ci kapitanowie będą. Pomyślę, może sobie takiego niemieckiego jednego bym sprawił, może by mi się przydał jeszcze jako dodatkowy, bo być może będę chciał dziewiątkę sobie niszczyciel zostawić i wtedy bym tego 10-punktowego dał na dziewiątkę, a na dziesiątkę pójdzie ten mocniej wyszkolony, ale to jest jeszcze do przemyślenia. No 46 zł za kapitana to nie jest tanio i faktycznie sam pomysł wydaje się być taki, słuchajcie, mam wrażenie, średni z tymi kapitanami. Naprawdę średni ten pomysł. No właśnie, muszę zobaczyć, jak te misje tutaj wyglądają, bo... Misje bojowe, tak? Dobra, pierwszy etap, który polega na czym? Zadaj uszkodzenia o wartości 50 tysięcy PW okrętom USA, zadaj uszkodzenia o wartości 50 tysięcy okrętom ZSRR. I to jest od tieru 5, ok. Kooperacyjnej lub scenariusz. A czy w scenariuszu są rosyjskie okręty, jak się gra? Po stronie tutaj tego przeciwnika, nazwijmy to. Bo nie wiem. No czyli chwilę potrwa, zanim tych ruskich zrobię. Tutaj jest co? Wygraj bitwę i znajdź się w pierwszej trójce w twojej drużynie pod względem. Należy ukończyć bitwę losowej, rankingowej, kooperacyjnej lub scenariusz. Okej. No czyli teraz będzie problem ze znalezieniem, bo radzieckich okrętów jest kurka mało ogólnie. Tutaj mamy tak, traf cytadelę 10 razy, podpal okręt 10 razy i zdobądź milion... No to nie będzie trudne do zrobienia, mam wrażenie, zwłaszcza, że to wszystko się dzieje tutaj od piątki, więc raczej nie powinno być problemu z tym. 4 miejsca w rezerwie, puste miejsce w porcie. Ok, i nagroda za ukończenie etapu. Tu jest kamuflaż, to twój dzień dowódco i ten. Cześć Winko, witam ciebie. No, powiem wam, fajne tu są nagrody ogólnie. Tylko jestem ciekaw, czy uda mi się znaleźć radziecki okręt, który będę mógł tutaj klepać. Może gdzieś tam w losówce się w rankingówce się Moskwę spotka. Zobaczymy. Tworzymy jeszcze kontener. I dzięki Winko za subskrypcję. Aha. Z rankingowych nie ten. Nie jest chyba brane pod uwagę, nie? Bo tam było losowe. I coś tam jeszcze. Kooperacyjna. No dobra, jeszcze raz to sprawdzę. Rankingowej też niby. Okej. Okay. No dobra. Co my tu mamy? To polećmy tą rankingową. Mam nadzieję, że nie spadnę za chwilę. Witam cię, Robert. Robert, miałeś do mnie napisać na Discordzie albo na Facebooku. Tak, żebyś się z tym napisaniem do mnie do czerwca wyrobił, panie kolego.
No niestety, nie ma po przeciwnej stronie Moskwy. Tak czy owak mi się przypomni. Jeszcze mamy trochę czasu, ale... A no dobrze, dobrze. No, widziałem ten syf, widziałem wczoraj nawet taki artykuł na WTK, to jest Wielkopolska Telewizja Kablowa. Znaczy nawet nie artykuł, tylko ponad dwuminutowy zapis wideo. Działo się tam, działo się. Kibice tam widziałem wbiegli na murawę. Wybiegło trochę białych kasków i zrobili w 2 minuty porządek. Ale zadymienie było niesamowite. Z tego co wiem, to kibice zapowiadali, że jeżeli będzie Lech z Legią przegrywał, to oni zamierzają coś takiego zrobić. Po jednej desce jest tylko. Oni to, no w cudzysłowie oczywiście, oni zapowiadali, że będą chcieli coś takiego zrobić, bo tam chodziło o to, żeby opóźnić to przyznanie Mistrzostwa Polski Legii Warszawa. Oni liczyli, że posiedzenie Komisji Ligi odbędzie się dopiero gdzieś tam w środę, że to wszystko zostanie odwleczone w czasie i tak dalej, i tak dalej. A wczoraj Komisja Ligi, z tego co wiem, zebrała się w trybie takim dość szybkim, pilnym. No i zdecydowali, że walkover od razu jest przyznany dla Legii, także już od wczoraj może się Legia cieszyć oficjalnie również z tego, że została mistrzem Polski. No i być może będzie nas miała okazję reprezentować 8. ranga. Być może będzie nas miała okazję reprezentować w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Aczkolwiek jak patrzę na poziom naszej piłki, to powiem szczerze, że marne szanse na fazę grupową. Jak drużyna wygrywa, to super, jak przegrywa, to... Wiesz co? Poniekąd masz rację, tylko... ja nie usprawiedliwiam zachowania, broń Boże, kibiców, bo wydaje mi się, że są inne metody, aby pewne rzeczy na klubie wymusić. Ale z tego, co ja jestem zorientowany, to był też swego rodzaju taki... to był swego rodzaju protest, słuchaj, który przeciwko jakby zarządowi, no bo klub teraz na pewno będzie płacił jakieś tam kary. To był protest przeciwko zarządowi klubu, który no taką dość dziwną, trochę nieudolną politykę prowadzi, jeśli chodzi o tam transfery i tak dalej, i tak dalej. To jest tam głębsza historia. Dzień dobry, Krycin. To jest naprawdę taka głębsza historia, więc... Dobra, czy coś tu gdzieś w kogoś siądzie? W tego nie siadło, bo mi odkręcił. Tu jest jeszcze Yamato, on jest ustawiony burtą, to sobie teraz do niego strzelimy. Ja też jestem burtą niestety, ale strzelimy sobie do Yamato, bo Yamato czasami wchodzi... za 1350, co za żenada. Tu nasze dwa demony próbują walczyć. To Yamato się prawie zatrzymało. To strzelimy tak jakby stało, a tu damy korektę trochę bardziej do przodu, o. I któreś z tych salw być może w to Yamato trafi, słuchajcie. Ta trafiła, ale słabo, a ta pewnie nie trafi. O właśnie, bo on się typowo zatrzymał. Dobra, ale zaraz będziemy mieli szansę to skorygować. Matixu, witamy na pokładzie, przyjacielu. Nie widzę, kurczę, przez to, że on płonie... A, już przyspieszył, okej. Dobra. Mam nadzieję, że ta salwa nie będzie skopana.
Oj, kurde, fatalnie znowu. Fatalnie. Ale słuchajcie, nie mają gearinga. To jest naprawdę atut niesamowity. Ja się teraz zatrzymałem, ponieważ nie chciałem tutaj się narazić na te torpedy. I już ruszamy do przodu. Już ruszamy do przodu. No uparłem się trochę na to Yamato, bo cały czas pokazuje burtę, a w Yamato jest teoretycznie najłatwiej wbić cytadelę. No teraz w końcu przyjął jakieś sensowne obrażenia. Czy ja będę miał przestrzał na Demoina? Nie, nie będę miał. Dobra, trzeba słuchajcie popchnąć trochę bliżej do nich. Przede wszystkim tego Demoina tutaj pogonić i zacząć się zabierać za Montanę. Zamontane, bo ona będzie nasze demoiny stąd chciała wypychać. Oj, słabiutko znowu tam trafiło. Teraz chyba za bardzo strzeliłem na rufę, mam wrażenie. Dobra, idźmy tutaj w kierunku tego Demoina. No właśnie. No coś tam trafiłem, ale nie jestem z tej salwy zbyt zadowolony. Zaraz będzie miał kurfur zbicie na Demoina. Jak tego Demoina rozstrzelamy, to kap będzie stosunkowo bezpieczny, słuchajcie. Dobra, jeszcze jedna salwa w Montanę. I mkniemy tutaj w kierunku możliwości postrzelania do Demoina. Na full speedzie. Dedek nam żaden nie zagraża. Nie, ewentualnie Minotaur może próbować nam coś zrobić, ale powiem szczerze, że wątpię, żeby tak blisko był. My też niestety straciliśmy Shimakaze, to jest dość przykra strata. Za nisko strzeliłem, słuchajcie. O, jednak wpadło! Kurka wodna! Nie liczyłem. Nie liczyłem, że to się tak stanie. Niestety nie jestem przeładowany. Teraz zwolnię, bo będę prawdopodobnie zbyt mocno tutaj fokusowany przez przeciwnika. Czy teraz jeszcze jest sens strzelać w tego Yamato, słuchajcie? Dobra, ja sobie teraz zwolnię, bo gdzieś tu mi Minotaur bruździ. Dobrze, jest krytyk, jest uszkodzone działo, bardzo fajnie. O właśnie, Minotaur jest tutaj, czyli Minotaur mnie spotował, a nie chciałem się nadziać, słuchajcie, na jego torpedy. Trzeba tu pomóc tym demoinom. Kurczę, dobrze by było, żeby to Yamato za chwilę zatopili, bo... Dobra, zobaczymy, czy coś uda się wstrzelić w Montanę. A, pokazał mi się Zao w momencie, jak oddałem salwę, widzicie, nie? A tak to bym jako priorytet strzelał do Zao. Ósma ranga, koziołeczek, ósma ranga. Także bez szału. No właśnie, jeden demoin nam padł. Aj, naprawił się. Kurka wodna, jak żałuję, że nie strzeliłem bardziej do przodu. Aj, 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 aj. Dobrze, nasi już biorą tutaj kapa. To jest ok. Ta Montana trochę tak asekuracyjnie gra, co? Mogłaby tu trochę bliżej podziałać nas. No trochę wysoko strzeliłem, ale zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie.
Dobra, coś tu weszło. Mnie się udało zwolnić, więc może nie przyjmę zbyt dużych obrażeń od tego. No jednak cytadelę mi wbił, kurde, widzieliście. Ja mu huknąłem za 13 tysięcy, ale on mi też tutaj przywalił ostro. No to teraz strzelimy do Montany, bo jest bliżej. A ja zacznę tu trochę odkręcać, aczkolwiek nie wiem, czy zdążę, bo powiem wam szczerze, że blisko... O właśnie. Teraz dostałem potężną bułę, niestety. Ale dobrze, spokojnie. Zao nie powinno strzelać, powinniśmy tego kapa po prostu przejąć i tyle. I czekać. Ja spróbuję zniknąć, tak aby nie być wykrytym. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nie będę strzelał. Po prostu chcę przejąć kapa. Ktoś mnie wykrywa. Nie wiem, czy tutaj bliżej nie podpłynął Minotaur. Nie powinienem już być widoczny, ponieważ nie strzelam od dłuższego czasu. Ale niestety Minotaur cały czas pokazuje mi tutaj... O właśnie, blisko przypłynął ten Minotaur. Zao nie powinno strzelać. Dobra, to się udało, słuchajcie. Teraz mogłem sobie na spokojnie strzelić. Wcześniej zwolniłem, więc ta salwa z Yamato średnio była celna. No i teraz trzeba po prostu trzymać kapa, tak? No, nie polosowało zbyt dobrze, widzieliście. No, może być wtopa, ale jeszcze nie jest nic przesądzone. Jeszcze nie jest nic przesądzone. Minotaur będzie bruździł, bo będzie robił nam zaniszczyciela. Także to będzie na pewno minus. No, nasza Montana idzie w zwarcie i nie wiem, czy to dla niej będzie dobry pomysł. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Słabo mi to wchodzi w tą Montanę, powiem szczerze. Jeszcze będę mógł strzelić do Kurfursta, więc się obracam w taki sposób, abym mógł do niego strzelać, bo szkoda czasu. Nadal mamy szansę to wygrać. Za zero, rykoszet. Z tej drugiej coś będzie? Oj, za wysoko strzelona. To jeszcze jedna salwa i będziemy mieli zaraz tutaj Montanę do bicia. Strzeliłem wyżej, ale chyba nie wejdą te pociski, bo on dość mocno odkręcił tutaj, słuchajcie. Szkoda z drugiej strony, że nie jestem po tamtej stronie wyspy, ponieważ tutaj będę miał średnie bicie na Montanę, ale zobaczymy. Ona ma działa w drugą stronę, więc dobrze się składa. Teraz po nadbudówkach tutaj strzelimy. Zobaczymy, czy coś wejdzie. O, dramat. Thank you.
No, słabo weszło, słuchajcie. Słabo, słabo. Teraz będziemy mogli skorzystać z naprawki i poboksować się ewentualnie z Demoinem lub z Minotaurem. Zostaliśmy tylko we dwójkę z Kurfürstem. Zaraz będę sfokusowany najprawdopodobniej. No, zatrzymał się tym Minotaurem niestety. Może dymić za chwilę. Chyba, że już dymu nie ma lub grał na radarze. Teraz się udało uniknąć poważnych obrażeń. No, mamy wygraną. No szło do mino, ale nie doleciały, widziałeś. Cześć Leszku, witam Ciebie. Jednej gwiazdki brakowało do jedynki, a zaraz spadnę do trzeciej. No to jest nie fart, kurka. To jest nie hard. Nie fart. Także utrzymanie kapów i zrobienie tylko 100 tysięcy damage'u wystarczyło. Znowu jestem gdzieś tam w ogonie. No ale najważniejsze chyba, że jest bitwa do przodu, mam wrażenie. U nich Minotaur, widzę, zrobił największą robotę. Tak, wygrzebałem się z dziesiątki. Udało się z tej dziesiątki wygrzebać. No dobra, to polećmy może jeszcze następną. W jakim sensie z Tiopan nie zagrałeś? No widzę, że radziecki krążownik Moskwa się nie chce pojawić w przeciwnej drużynie, tak aby można było te obrażenia zadać. A, w tym sensie nie grasz tankedów, ok. No bywa czasami tutaj nerwowo, niestety. Cześć Krzysiek. Dobra, Montana się tutaj nie odzywa. Dobra, ci idą tu, ci idą tu. Boję się tego, jak oni się rozpłyną. Przydałoby się, żeby jeden pancernik poszedł na C. W razie gdyby się pojawiły tam krążowniki wrogie, to będzie można je trzymać z daleka w miarę od kapa i wtedy bezpiecznie niszczyciel będzie mógł przejąć w miarę bezpiecznie punkt celu, przynajmniej go zablokować.
Nie wiem, gdzie ta Montana. Dobra, Montana z Kurfürstem idą na razie tu. Czyli idą stricte do Kappa. Zobaczymy, jak oni się dalej rozpłyną. Dobra, w podobnym czasie zaczęliśmy brać B w tym, tak jak oni A. Oj, demon jest momentami widoczny. Fajnie by było go tutaj lekko skarcić. Jak będzie odkręcał delikatnie, to jest szansa, że go ta salwa sięgnie. Jeżeli nie, to pewnie go nie sięgnie. Ale odkręcił dość mocno, więc może być problem. O! No i o to chodziło. O to, słuchajcie, chodziło. Teraz jeszcze będziemy mogli spróbować sięgnąć albo w Hindenburga, albo w Republikę. Tylko Hindenburg mam wrażenie, że się zatrzyma. Chociaż, poczekajcie, wypływa. To byłoby dość ciekawe. Dobra. Zatrzymuje się. No to powinien coś wyłapać, słuchajcie, z tej salwy, mam wrażenie. Dobrze wyłapał. Bardzo dobrze wyłapał, powiem wam. Zadowolony jestem z tego. Zaraz mu spróbujemy poprawić jeszcze. Będzie jechał na wstecznym, czy będzie jechał do przodu? Czy się zatrzymał, bo ma awarię silnika? Na wstecznym, ok. Dobra, to poprawiamy. Wpłynie w te na te pociski mniej więcej, wydaje mi się. No teraz polosowało słabo, co? Gearing mi tu idzie, muszę na niego uważać. I to dość ostro. Jeszcze Montana do mnie strzeliła i to może boleć. No ja ostatnio rankami grywałem i jakiegoś mega dramatu, powiem wam szczerze, nie było. Teraz muszę dać do przodu, bo może boleć za chwilę. Oj, 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 tutaj ostro poszedł gościu na Republice. Bardzo ostro, bym powiedział. No to jedziemy. Oj, zmarnowana salwa, słuchajcie. Tego nie przewidziałem. No i teraz czas na zakręt śmierci. Bo tu jest gearing, więc trzeba będzie uważać. Właśnie stawia dym. Właśnie postawił zasłonę. Teraz dostałem za 16 tysięcy od Niemca. No, idą torpedy. Oj, 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 ale mu się to uda. Ale mu się to udało, słuchajcie. Pięknie to zrobił. Kapitalnie. Ale jeszcze trochę chyba pożyję, słuchajcie. Jeszcze jest nadzieja. Teraz będę musiał grać na dystansie i próbować tu uniknąć
tego wszystkiego złego, co się może przytrafić. Oby mnie nie podpalili, przez chwilę przynajmniej. Dobra, może uda mi się to jeszcze przeżyć, słuchajcie. Słabo losuję na razie. Dobra, i odkręcamy i będziemy próbowali w miarę możliwości, słuchajcie, zniknąć. Dobra, Hindenburg się pojawił. Do Hindenburga sobie z chęcią strzelę. Bo on nie może zniszczyć. Za 30 sekund będzie kolejna naprawka. Gdyby się to udało przetrwać, byłoby miło. Dobra, on lekko płynie do przodu. Niestety nie mamy kapa. Nasi muszą popchnąć z tamtej strony i to pilnie. Dobra, zmarnowana salwa. Teraz będziemy strzelali do Montany. 50 kamo ci wypadło. Z czego? No, czy nasza Shima zblokuje kapa? C. Oj, Zao, chyba trochę za bardzo go poniosło, mam wrażenie. Chyba go trochę za bardzo poniosło, ale miał teraz trochę szczęścia. Z kontenera CC, 50 kamu. No to nie jest zły jakiś tam mega loot, tak? Te kamuflaże mają bardzo fajne boosty, słuchajcie. Dobra, wrogi niszczyciel wykryty z tamtej strony. Demoin niestety nie będzie mógł pomóc Shimie, a to oznacza... O, jest trafienie jakieś pozytywne, a to oznacza, że Shima prawdopodobnie zejdzie. Dobra, strzeliliśmy z pepeków. A nuż coś trafimy. Nie, zatrzymuje się niestety. No, Demoin może mieć radar. Może Demoin tą Zetkę zje, ale niestety straciliśmy Shimakaze i nie mamy żadnego niszczyciela. To będzie na pewno problematyczna sytuacja. Nie ma też wrogiego... Nie ma też wrogiego... nie ma wrogiej Montany. Czy dzisiaj będzie losowanko? Będzie losowanko. Zrobimy, słuchajcie, losowanko, ale dzisiaj na kamuflaży. Ja powiedziałem, że kontenery na streamach wieczornych będę losował, także ze spokojem. No i czy powtórzy się historia z poprzedniej bitwy? Czy trzymanie... nie, trzymanie kapa się nie uda, ponieważ musimy... Musimy mieć kogoś, kto... Kto będzie niewidoczny, kto nie będzie strzelał, żeby przyjąć kapa. Ja spróbuję, słuchajcie, to zrobić, przy czym mam świadomość tego, że płynie tu, pływa tu gearing, więc nie uda mi się całkowicie ukryć. O właśnie, teraz ten gearing tutaj już mnie świeci. On może być bardzo blisko i może to być dla mnie bardzo szkodliwe. Może to być dla mnie bardzo, bardzo szkodliwe, słuchajcie.
No oczywiście, hit za zero, odbity. No niestety tym razem chyba będzie przegrana, mam wrażenie. Cały czas mam spota chyba od Giringa. No właśnie, naszej Montany już nie ma, więc... Giring gdzieś musi być na środku, skoro jestem teraz cały czas widoczny. Chyba, że jest już przed moim dziobem. To też jest możliwe, że już opłynął tutaj. Dobra, Des bierze teraz, słuchajcie. Des bierze teraz, słuchajcie, ten. Kappa, jakby się udało przeżyć, może coś z tego będzie. Ale chyba się nie uda. Chyba się niestety nie uda przeżyć. Takie mam wrażenie. Teraz za zero trafienie. To jeszcze strzelę w Demoina, bo to jest jedyna szansa, że kogoś tu zatopimy. Chyba, że mnie zatopi zaraz ten Giring, no to już tutaj, słuchajcie, nic na to nie poradzę. Nie mam inaczej jak płynąć. Nie mam tutaj możliwości innej. Dobra, nie ma Demoina, ale mnie za chwilę też nie będzie. Dobra. Niestety mnie za chwilę nie będzie. Wystarczy jeden hit od niszczyciela z działu. I zobaczymy. No właśnie, już na mnie odkręcił. Czy ja jeszcze coś tutaj przetrwam? Czy ja tu coś przetrwam? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie, ale jeszcze jedna salwa poszła, słuchajcie. Jeszcze jedna salwa poszła. Jest za 10 tysięcy, słuchajcie. Może go skończą. Może go skończą. Jest minimalna... Jest, pięknie. Obligatoryjny nigdy nie jest. Bez modułu na sekundarkę będziesz miał sekundarkę na 9-9, jeżeli tak masz zrobione kapitan... Tak masz zrobionego kapitana, ale... Dobra, czyli odkręcam od tego... Giringa. Żeby nie dostać torpedami, żeby nie osłabić swojej drużyny. Dobra, poszedł. Ale ładnie dostał. Może się go dokończy. Nie, nie. Za źle strzeliłem. No, trochę redukuje, ale to jest kwestia wyboru. Słuchajcie. Wygramy tą bitwę. No, nie spodziewałem się. Bardzo ładnie. No, miałem 200 HP na pancerniku, to się nie zdarza. To się nie zdarza często. Znaczy myślę, że i tak by tu wyciągnęli. Fajnie, że się odwrócił ode mnie burtą do mnie trochę ten
Kurfürst i tam polosowało w miarę za te 10 tysięcy, a potem oni go dobili, więc. No, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tutaj Demoin zagrał ładny mecz. Kurfürst również, także należy pochwalić tych graczy. Moje doświadczenia, Robert, były podobne, tylko ja to testowałem na Bismarku. Na Tirpitzu, sorry. Zlikwidowałem na jakiś czas moduł na secondary. Zrobiłem moduł na celność i miałem wrażenie, że urobek nie był taki, jakbym oczekiwał. Owszem, było lepiej pod kątem celności, natomiast no jeszcze było daleko do na przykład North Carolina, jeżeli chodzi o celność i to wiesz. To trzeba rozważyć. Może nawet najlepiej samemu przetestować. Przecież wymiana modułu to jest 25 dublonów, no to nie jest nie wiadomo jaki majątek, tak? Cześć Janek, witam Ciebie. Trochę fuksa było u mruk. I to nawet trochę więcej niż trochę, ale chyba dobrze, co? Niektórzy mówią, że szczęście sprzyja lepszym. Dobra, robimy parę minut przerwy. Pewnie jak zrobię tą przerwę, to zaraz zacznę przegrywać. 2 minuty przerwy robimy, muszę sobie czegoś tu do picia nalać i tak dalej. I za chwileczkę lecimy dalej. A po przerwie coś będziemy losowali. Giveaway otwarty. Zapraszam na Twitcha oczywiście. Tam wpisujemy wykrzyknik konkurs, wszystko z małych liter i zapisujecie się do konkursu i po przerwie losuję kodzik na konten na 10 kamuflaży subskrybenta.
Słuchajcie, dostałem ostatnio powtórkę, którą jeden z YouTuberów już opublikował u siebie. Republiką na. Tam jest 415 tysięcy obrażeń, i chyba z klanu Łobuz ktoś wbił takie obrażenia. Więc jest to rekord serwera europejskiego, i nie wiem, czy w ogóle nie jest to rekord wszystkich serwerów. Natomiast jeżeli byście chcieli ją zobaczyć u mnie na kanale na YouTube, to dajcie mi proszę tutaj w komentarzu znać, czy mam pokazywać, czy wystarczy, że już ktoś inny ją opublikował i czy jest w ogóle sens. Dark, wpisujemy kolego, ten wykrzyknik konkurs na Twitchu. Ta bitwa była bitwą taką konkursową, bo tam jedną pokazywałem 384 tysiące i ten kolega kurczak zrobił taki challenge, że jeżeli ktoś go pobije, to dostanie 5000 dublonów. No i ktoś podesłał taką powtórkę, więc ja wam to będę chciał na kanale u siebie też w takim razie pokazać. Poczekamy jeszcze na Darka, niech się przełączy na Twitcha, niech wpisze wykrzyknik konkurs i będziemy losowali. Herbatnik, witam Ciebie również. Jeszcze chwila. Jeszcze mam, słuchajcie, takie pomysły, bo wiem, że część z Was ogląda mój kanał na YouTube, z czego się bardzo cieszę i bardzo Wam za to dziękuję. Natomiast mam taki pomysł, że jak dostanę następną partię kodów, czy to na kontenery, czy na kamuflaże, to będę chciał, żeby te kody pojawiały się od czasu do czasu w niektórych filmach na YouTube, i ci, którzy oglądają uważnie te filmy, będą mogli dzięki temu, jeżeli pierwsza osoba, która zobaczy taki kod i go sobie wpisze, to będziecie mogli ten kod użyć i coś wygrać. I dziękuję za followa. Witamy na pokładzie Twitcha. Dobra, mam nadzieję. Marko, najpierw wykrzyknik, potem konkurs. Gdzie jest Wally? Można to tak odebrać. Najpierw wykrzyknik, potem konkurs. Koziołeczek na Twitchu. Konkurs dzisiaj, losowanie jest na Twitchu, bo tu mam bota zrobionego. Więc losujemy na Twitchu. Także taki mam pomysł. I jeszcze mam pomysł, bo czy ktoś z Was kojarzy, może Unruk, Ty kojarzysz, bo na początku rozmawialiśmy trochę o piłce nożnej. Czy Ty może kojarzysz, kiedy się zaczynają Mistrzostwa Świata w Rosji? Bo mam jeszcze taki pomysł na Facebooka, abyśmy się pobawili w małe obstawianie wyniku, na przykład meczu reprezentacji Polski w czerwcu, jeżeli się w czerwcu mistrzostwa zaczynają. Czerwca. No to jest dobry termin, bo będzie można to zrobić. Byśmy sobie na Facebooku bym ogłosił konkurs typowanie wyniku meczu. Może reprezentacji Polski, może kogoś innego, i ktoś, kto trafi ten wynik, również dostałby kodzik. Dobra, słuchajcie, to w takim razie losujemy. Kato, również dziękuję za followa na Twitchu. Logan wygrał.
Gratuluję, Logan. Napisz proszę coś na czacie teraz, na Twitchu. No, poszło prywatną wiadomością do ciebie na Twitchu, szeptem tak zwanym. Poszło szeptem, więc myślę, że za chwilę będziesz się mógł cieszyć swoimi kamuflażami subskrybenta. Ja wam może pokażę. Nie wszyscy pewnie widzieli, jak ten kamuflaż wygląda. Pokażę wam go na okręcie. Mnie osobiście się podoba ten kamuflaż, powiem wam szczerze. Jest naprawdę fajny. Nie jest zbajeżony, jest taki wyważony. Także rozumiem, Logan, że zadziałało. I Koza, dzięki również za followa. Nobel również. Dobra, polecimy, słuchajcie. Kamilek również witamy na pokładzie. Polecimy teraz, słuchajcie sobie, ten. Jeszcze jednego rankinga, a potem może z chłopakami z klanu. Potem może z chłopakami z klanu jeszcze zagramy jakąś bitwę taką losową. Może się uda radziecki okręt spotkać, jakiś demer się na nim zrobi, zobacz, żeby te zadania na tego kapitana ruszyć dalej. Marko, również dziękuję. Witamy na pokładzie. Fajnie by było, słuchajcie, tą bitwę wygrać. O kurde, po 4 niszczyciele, no to będzie trudna bitwa dla mnie, bardzo trudna. Po 4 niszczyciele to ja śmiem twierdzić, że tutaj zbyt wiele prawdopodobnie nie zrobię. Pograłbym ranki na dedekach. Grałem ranki na dedekach, wybitnie mi nie szło. Nie dlatego, że nie umiem grać dedekiem, po prostu miałem jakiś tam niefart. O, kurde. Pancernikiem jak się gra, słuchajcie, jest taki widok na 7 członków zespołu, 4 dedeki, to niedobrze, co? Czy Romkom spróbuję? Może spróbuję Romkom. Zobaczę, co tam chłopacy jeszcze będą chcieli grać. Czy któryś z niszczycieli popłynie, słuchajcie, na KPC? Bo ja mam wrażenie, przy tym rozejściu się... Cześć, Predator. Że będziemy mieli porażkę.
Ja nie wiem, co oni chcą osiągnąć, bo oni A nie wezmą na pewno. No dobra, no ja nie popłynę sam, słuchajcie, na C, wybaczcie. Ale od nich widzę, na C też nikt nie popłynął. To jest, kurka, bardzo ciekawe. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Demoin tam płynie na A. Tutaj jakaś deska przypłynęła. Czyli z Demoinem się tu nie postrzelam chyba. Nadpenetracje, dwie. No teraz Hindenburg musi wracać, nie ma innej opcji. Ale torped, zobaczcie, co tam się dzieje. To jest po prostu jakiś koszmar. Dobra. Czy jest jakaś nadzieja na trafienie tego Demoina? To by była najlepsza rzecz, jaka mogłaby mnie tu spotkać. On niestety wchodzi do środka, więc chyba go nie trafię. Trafiłem go za 11 tysięcy, więc powiem szczerze, raczej mogę być z tego trafienia zadowolony. Mimo, że nie było cytadel żadnych, ale generalnie trzeba teraz zmienić prędkość, bo mnie tutaj tymi torpedami zjedzą. Pewnie te, które mam na plecach, dostanę. Dobra, i jeszcze spróbujemy. Demoin chyba nie zwolnił na tyle, żeby się na tą salwę załapać, ale trzeba było spróbować, słuchajcie. Jest jeszcze Shima. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Niestety zniknęła mi ta Shima. No i zobaczymy, co tu naszemu Gearingowi się uda osiągnąć. Wychodzi Demoin, słuchajcie. No to jeszcze będzie nadzieja, żeby go lekko klepnąć tutaj. Którędy on będzie tu wypływał? Tutaj. Dobra, no już inaczej strzelić nie mogłem, bo góra by mi zasłoniła. Wszyscy płyną na B. No dziwna taktyka, co? Shimy tu trzymają linię. Zobaczymy. Ja od tej Shimy muszę odchodzić, bo ona ma 12 km zasięgu torped i się obawiam, że... jak bliżej podpłynę, to mnie storpeduje. Zaraz będę też zmierzał w kierunku KPB. Spróbujemy jeszcze strzelić do tego Conquerora. Nie wiem, czy przez prawą burtę się obracać, czy przez lewą. Widzicie, tu już do mnie te torpedy idą. One są daleko, ale nie wiem, czy mi się uda... czy mi się uda je tutaj wykręcić, bo tu jest 950 metrów średnicy zawracania i obawiam się, że część tych torped raczej przyjmę. Może w złym momencie zrobiłem ten obrót. A za 4400 to słabo to wygląda. Ale słuchajcie, jest nadzieja, widzicie? Jest nadzieja delikatna, że się tego uda uniknąć. Tam jeszcze Gearing torpeduje tego Conquerora. Także za chwilę może go nie będzie. Może się, słuchajcie, to uda. Ja teraz strzelę do Conquerora i obrócę się do Demoina, no bo... muszę manewrować cały czas tak, aby nie zostać storpedowanym. Pięknie, pięknie to było zrobione, słuchajcie, rewelacja. Ale teraz niestety ja nie zrobiłem rewelacyjnie. Shima się zdążyła, dwie biorę, tak? Dwie, raz i dwa, ok. Dobra, teraz używamy naprawki. I pomagamy tutaj pilnować kapa, bo pancernik może wypchnąć nas. Stąd, ta Republika przede wszystkim. I będziemy jednocześnie odkręcać tak, aby...
utrudnić. Aj, myślałem, że nasi utrzymają tam tego kapa, a widzę, że nie utrzymali. O, teraz kąt jest dobry. Republika będzie miała trudno mi tu zadać obrażenia. Exposito, bardzo dziękuję za subskrypcję. No te Shimy tu będą... Myślę, że ten Conqueror zaraz zejdzie, słuchajcie. Okej, okay, tu jest jeszcze Shima druga. Niestety już oddałem salwę, ale ona jest w dwa ognie wzięta. Niestety nasze Shimy nie mogą jej trafić. Teraz trafienie. Jest i druga Shima. Fajnie by było któryś ten niszczyciel tutaj, kurde, słuchajcie, dziabnąć tak ostro. To by expa trochę też wpadło, co? No, może teraz się uda. Monta... Aj, zwolnił. Kurde, no, nie przewidziałem, że będzie zasłonę stawiał. Tylko za 1350, niestety. Nie, jeszcze tam straciliśmy dwa okręty. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. No, ile teraz wezmę tych torped? Leo, dzięki za followa. Jedna, druga też? Nie, druga nie. Udało się. Udało się, słuchajcie. Jest ok. No i teraz spróbujmy jeszcze może dziabnąć tą Republikę jakoś, bo jest już na tyle blisko, że powinniśmy ją penetrować w razie czego. Ale niestety znowu mi zniknęła, a ja jestem jak na widelcu, bo mnie cały czas te dwa niszczyciele tutaj spotują. I będę musiał się odwrócić do tego Shimakaze, bo do tej Republiki bokiem niestety. Puszczę samolot, może mi pokaże wcześniej torpedy. Dobra, zobaczmy co z tego będzie. Czy coś mi tu polosuje? Idzie dość nieźle, co? Fajnie polosowało, fajnie. Cześć Piotr, witam. Ósmą i teraz walczę bitwę o siódmą rangę. Nie wiem, czy to się uda, czy nie. Mam wrażenie, że te Shimy mnie wykończą. Dwie tutaj, bo one odpuściły A. O właśnie, o tym mówiłem. To jest po mnie. Jeszcze jedna salwa. Właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Niestety poległem i niestety osłabiłem moją drużynę, bo nie mamy w tej chwili pancernika. Ale no przy trzech Shimakaze to należało się spodziewać, że tak się to skończy. Może mogłem odkręcać. Ale my tu też mamy niszczyciele, które być może tą Republikę tutaj wykończą za chwilę. Mamy też dwa kapy. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie wchodzą. Znaczy jestem wręcz przekonany na 100%, że, tak, że nie wchodzą. Na pewno nie lekkie. Mam wrażenie, że możemy przegrać niestety tą bitwę. Szkoda by było, kurde. Ale może zatopię tą Republikę, słuchajcie. Ja sobie polecę zobaczyć te torpedy, jak one idą. Oj, pięknie idą. I jeszcze trzy... Dobra, jest ok, jest ok. Jest ok, teraz trzymać kapy. Dobra, spróbowałem dać taką radę. Zobaczymy, czy się koledzy zastosują. Trzy niszczyciele przeciwko dwóm. I mamy dwa kapy. WG nie podało... Zresztą, słuchajcie, jest serwer testowy. Wejdźcie sobie. Tam widzicie, jak to wygląda, tak? Czy są zmiany, czy nie ma zmian, więc...
Następny patch będzie wyglądał tak jak serwer testowy. Aha, słuchajcie, z tego co mam wstępnie informację o taką pewną w zasadzie, to jak community kontrybutorzy będą wam rozdawać kody na kontenery i na kamuflaże, to w czerwcu będzie to podzielone na dwa jakby etapy, na dwie rzeczy, bo było pytanie, czy mają być te community kontrybutora, które rozdawaliśmy teraz, czy po połowie podzielone te amerykańskie, które wejdą w nowym patchu, a połowa community kontrybutora i społeczność ceceków, a jest nas w sumie 100 osób na całym świecie, zdecydowała o tym, że będą to, słuchajcie, że będą to po połowie, czyli będzie połowa kontenerów tak zwanych amerykańskich, a połowa będzie CCT. Tak samo będzie z kamuflażami. Mam nadzieję, że nie stracimy żadnego okrętu, że nam nie zatopią okrętu. Coś siadło na A i nam je zblokowało, ale nadal jeszcze mamy przewagę, więc na spokojnie. Na pewno nie jest to gearing, bo był za daleko. Miał zdecydowanie za daleko. Być może uda się tego Shimakaze tam storpedować, słuchajcie. A to jeżeli będzie, to jest szansa, że wtedy się pokaże to wszystko, co powinno się pokazać. Czyli wtedy będzie szansa, słuchajcie, na to, aby... wtedy będzie szansa na to, aby to weszło. W patchu. No ale teraz jest test, to gdzieś od testu zazwyczaj około 6 tygodni upływało, tak? No niestety tam naszą Shimę goni gearing. Ta Shima wypuściła torpedy. Nasza Shima, obawiam się, że może zejść. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. No niestety. Tracimy okręt i to naprawdę w takim kluczowym momencie. No nie ma co stać w dymie przy takiej sytuacji, jak tutaj mamy do czynienia. I gearing nie dostał torped i Shima teraz będzie stała na przegranej pozycji. Nasz gearing, jeżeli zacznie do tego gearinga strzelać, to ich Shima będzie naszego gearinga klepać. Zobaczymy. Tylko ciężkie i cliff. No to mamy wszystko jasne. Cliffem będzie się wam grało na pewno bardzo przyjemnie, mam wrażenie. No i z wygranej robi się niestety, moi drodzy, przegrana. Chyba że ten gearing będzie miał szansę to wyciągnąć, w co powiem szczerze wątpię. Wydaje mi się, że mogą dojść dodatki, jeżeli chodzi o zawartość. Będą pewnie te szanse na wylosowanie pewnie amerykańskich kamuflaży i tak dalej, nie? Jeszcze takiej stuprocentowej informacji nie mamy, co tam w środku będzie się mogło znajdować. No i zobaczcie, przegraliśmy bitwę, która była tak naprawdę wygrana, nie? Shima zrobiła jedno złe torpedowanie, druga stała w dymie i dziękuję po temacie. Ja pierwszy tutaj nie będę na pewno. Chyba że jeszcze ten gearing by rozstrzelał to Shimakaze, w co wątpię. Bo ono tutaj rzuca zasłonę i się zatrzymuje, więc za chwilę go nie będzie widać. A tu będzie strzelał jeszcze drugi gearing, więc wyjdzie lipa chyba. Oj, chyba że tego gearinga. Dobra, jest po bitwie, to już jest za późno. Niestety. Także gwiazdka będzie stracona. No właśnie. A, liczyłem na to, że siódemeczkę uda się łyknąć. Powiedziałem wam, że jak zrobię przerwę, to następną bitwę przegram, nie? I tak się też stało.
No dobra. Tak, Cliff będzie oczywiście na 8, Reggie, tak jak napisałeś. Channel switched. Dzień dobry kolegom. Cześć, witaj. W bitwie czy? Siema, siema. W bitwie. Dobra, to ja sobie jeszcze tutaj przetestuję Romę. To będzie moja pierwsza bitwa. Kapitana wezmę z tego, z Giulio Cesare. Zobaczymy, czy nie rzuci na dziesiątkę. Cześć Sierściu, witam Ciebie. Jak tam rankedy? No, widzisz... o mało co wbiłem siódemkę, ale w ostatniej bitwie mieliśmy 3 dedeki na 2 dedeki i 2 nasze shimy padły, a przeciwnik to wykorzystał i przegrałem. Także mam 8 i 2 gwiazdki niestety. A losowanie w tej ostatniej bitwie, grając Montaną, gdzie masz po 4 dedeki w teamie, to słabo. To słabo. Nie, nie gram pod teama, gram pod siebie, wywalony mam na nich. Niech mnie reportują, ile chcą teraz. O, nawet nieładnie Romą wylosowało na 8, też to szok. Szparagus, nie orientujesz się, kiedy ta druga linia na testowym będzie krążków? No, z tego co tutaj mi dzisiaj napisali koledzy na czacie streamu, to ma być w testowym tylko Cleveland wprowadzony do drugiej linii, w drugiej fazie testów. Aj, znowu nie wziąłem... Bo to działa tak jak z nową linią, nie? Tak, tak. Znowu nie wziąłem żadnych ulepszeń. Znowu ten sam błąd, kurde. Zawsze o tym zapominam. Nie, nie. Czemu? Czemu? Czemu ja? Zawsze o tym, kurde, zapominam, no. Ani przestawienia steru, ani nic. Lipa. Kurwa, pierwsza bitwa, musiałem cały tym reportować. Nie do wiary, normalnie. Co? Wytyfy, nie widziałem torpedy. Okej. Kurde, ani modyfikacji do celności. Bieda. Aha, te Romę wytargały w tego, są te nerka. No, gołą Romę wyciągnąłem, tylko kapitana na nią rzuciłem. Nawet na niskim tierze nie da się grać. Z39 widzę, zaczyna być popularne, bo już w drugiej bitwie dzisiaj widzę. Nie, oczywiście. Nisko jeszcze sobie przyleci. Tak. Świetna zabawa. Można niczym, że jest fajnie. Dzisiaj coś mi momentami gra zwalnia, nie wiem dlaczego się tak dzieje. Jak zoomuję, to mi spada do 40-30 klatek. Nie wiem, o co chodzi. Może lodówkę masz otwartą? Może. No, Predator to odważnie. O, dobre RNG. O, Jesus. No, ale on się wydaje, jakby mnie storpedował. Ale to się.
mi się wydaje. No to nie ma dramatu. Oj, Bismarck to ładnie od nich przyjął. No dobra, zobaczmy, co z tego wyniknie. O, tak, tak sobie. Oj, część pocisków przeszła, ale tylko część niestety. No i źle przymierzyłem tą salwę, ewidentnie źle. Oj kurde, na razie to wszystko wskazuje, że może być ta bitwa przegrana. Nie, ping 40 nie przeszkadza w niczym, absolutnie. Konigsberga jebli. No nie mówcie, że on pójdzie ze mną na kolizję, bo się zirytuje tą Karoliną. Mógłby go ktoś z boku trafić, ale jest szansa na torpedy, słuchajcie. Może mu jakieś działo uszkodzimy? Nie, nie udało się. No przyjmuję torpedy i będzie burtę pokazywał troszeczkę chyba. O, bitwa będzie raczej przegrana. Nie ma szans, żeby tutaj wygrać. Jeszcze trochę po nadgotówkach coś wejdzie. Oj, tylko za 3000. Kiepsko. Trzy wezmę torpedy. No i teraz będzie problem z torpedami od Tirpitza. Pewnie.
żeby jak najszybciej przyspieszyć i się od niego oddalić, nawet kosztem pokazania burty. Bo on będzie chciał mnie tu torpedami. O, właśnie o tym mówiłem. I niestety jest zalanie. No, nie udało mi się go zatopić. Mam zalanie, więc nie jest dobrze. A, dobra, po mnie. Sorry. To by było na tyle. My też już w porcie, jakby co. No to dobrze. Co sądzisz o wczorajszym zachowaniu kibiców Lecha? No było nie takie, jak być powinno, tak? Myślę, że są inne sposoby na to, żeby wymusić pewne rzeczy na zarządzie. Można nie przychodzić na mecze, nie dopingować, nie kupować karnetów i tyle, niż zachowywać się w taki sposób. Czym tam w ogóle chcecie pływać, panowie? Dowolność. No to wybierajcie. Nie możecie coś testować? Nie. Dyszka. Czy ja tu mam wszystko z modułów załadowane? Mam załadowane, okej, dobra. Czekaj, mi się udało 3000 na Yamato wbić. Podstawowego? No. No to ładnie. I to tak w jednym momencie miałem 800 hapsa, nie? I musiałem się naprawiać. No może być tak, że no ja przed chwilą grałem rankingówkę, gdzie zostało mi 200 hapsa na montanie, przeżyłem i żeśmy ją wygrali. Może być tak, że komisja ligi zdecyduje, aby na przykład odjąć jakieś punkty w tym na przykład sezonie i Lech może nie zagrać w pucharach. Może się tak zdarzyć. Czwartek ma być, nie? Tak. Teraz było na szybko podjęcie decyzji o walkoverze i... A dalej no to może już... wyjaśnić mistrza, nie? Tak, żeby to jak najszybciej zrobić, żeby Legia mogła oficjalnie świętować. No dla mnie też było dziwne to, że oni nie mogli tutaj odebrać medali i tak dalej, no to jest słabe, ale... Taka polska piłka. Zobaczymy, czy coś 32 mm na dziobie poodbijają. Cześć Kuba, witam Ciebie. Dobra wiadomość taka, że nie ma Yamato. No faktycznie, to jest dobra wiadomość w tym wypadku. Zobaczymy, czy coś się uda wbić w jakiś pancernik, może z większej odległości. Jeszcze tak nie miałem takiej okazji, żeby pancernik mi tak typowo pokazał burtę, jak grywałem tym Stalingradem.
żeby go tam dziabnąć tak solidnie. Na krążkach się sprawdza rewelacyjnie Stalingrad, ale na pancernikach to tak różnie. Dobra, troszkę przyspieszymy. Shima Fletcher Tashkent, ok. Jest Tashkent, pokazał się. Ale już się oddala. Już się Tashkencik oddala. Zobaczmy, czy te szybkie pociski go zdołają trafić. O, dyspersja przeszkodziła. Tak, widziałem tą powtórkę. Faktycznie, Nocer zjadł Yamato. Ale wiecie, tu ode mnie kolega z klanu zjadł kiedyś Yamato Moskwą. To wszystko zależy od tego, wiecie, jak się kto ustawi i tak dalej. Dwa minotaury w bitwie mam w mojej drużynie oba dymami. Ja pierdzielę. 8 km ma... O, Cytadela, ładnie, Hindenburga. 8 km zasięgu torpedy Tashkentu mają, nie? Oj, Missouri mi przywaliło, słuchajcie. Missouri mi przywaliło teraz, ostro. Spraszaj mi te pociski od Tashkentu. O, znowu ładnie polosowało. Dobra jest penetracja tych pocisków. Muszę się ruszyć, bo tu zaraz Montana może mi przywalić. No zobaczymy, zobaczymy co nasza kadra pokaże. Też jestem bardzo ciekaw. Dobra, teraz poszło do Tashkenta. Może go lekko uszczuplimy. Coś tam wpadło. Niedużo, ale coś tam wpadło. Przyspieszymy sobie trochę. Oj, Fletchera nie ma. Pięknie się stało na tym B. Guma też nie ma na siebie. Znowu Cytadela w Hindenburga. O, ładnie idzie. Aha. Mi oczywiście nie wchodzi. To po co? O, teraz nie polosowało zbyt dobrze, ale teraz mamy bardzo blisko Missouri i muszę się skontrować. Oj, 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 oj. Może boleć. Zadyszkę Missouri dostało, to się chwali. No, serio, Hindenburg. Wygrałeś na meter. I troszkę na drzwi. Dobra, to się teraz postrzelamy z Missouri. Pozbijamy trochę kapa. Oj, demon mnie teraz, panowie, chyba zamorduje. Spali mnie przy tym DPM-ie. Czekaj, zaraz go walnę. O, odkręcił obóz. No ja też źle strzeliłem, zdecydowanie źle.
Ale Missouri teraz od kogoś przyjął od ciebie? Nie. No, to już trzeba dać do przodu. Spokój, już do mnie biją. Niestety. Dobra, Missouri żegnamy o ziemię. Jeszcze tu jest Shima. Nie, czemu na mnie idą? Czy Shima przyda? O, dlaczego? Dobra, przynajmniej było 920, ok. Czyli słabo. Czapajew. Czy na Czapajewa będę miał przebitkę? Będę miał. Oj, nie wiem, czy nie za bardzo do przodu zrobiłem tą salwę. Nie, wejdzie, wejdzie. No, tylko za 6000, ale zawsze. No, coś. Serio. Ja gościu full bokiem. Bo ja wiem, czy upośledzony. Na minotaur, że wiara robi mega wyniki, słuchajcie. Trzeba tylko umieć nim grać. Wiecie, no, tak, taktykę myślę odpowiednią stosować. A, oczywiście porządek. Skontuje mi chyba tutaj. Niestety. Ten Izumo. Tak mi się zdaje. A, już pociski nie będą przechodziły. Nad góreczką. O, jest Shima. Nie zdążę na nią dział obrócić. Muszę dać do przodu. Muszę dać do przodu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Radar odpalam, może zobaczycie Shimę. Ona tu na pewno wysłała torpedy, a jak się teraz obrócę bokiem, to mogę przez to cierpieć i to cholernie. A ja tu umieram, a kurczusz sobie wpływa na full HP za mnie cały czas. Dobra. Chyba, że te torpsy poszły w dym. Uuu, ale w Montanę wyjątkowo nie polosowało. Wyjątkowo. Taką mam wielką wykrywalność z dymu. Dobra, i leci teraz... Torpedowce lecą. Znowu za zero. To lekko lipa, co? To będą spadać te samoloty, czy nie będą, bo... Spadają. Oj, brakuje zasięgu do Montany niestety. Za 920. To są rzeczy, które nie lubię w tym okręcie. Oddałem już kilka salw i albo za 0, albo za 900. Początek bitwy był znacznie lepszy.
No, myślałem, że coś przejdzie, ale to tylko dwa pociski przeszły. Pewnie żaden nie trafi. Ale piękne torpedowanie ktoś zaliczył. Lecą do mnie niestety samoloty. Prawdopodobnie do mnie. Lub do Zetki. Antyzetki. Czy myśliwiec to jest? Może teraz coś polosuje w pancernik. Za 8, no to jest nieźle z krążownika. Oj, mogłem się chwilę wstrzymać. To bym ze wszystkich dział go trafił. O nie, nie. Konie apeki. Oznaczyłem, ale to nic pewnie nie da. Jeden spadł. Dobra. Nie trafił. To no, dobrze. Dobrze. Shima nam będzie brała C zaraz. Dmojna. A, za wysoko. O, jest cytadela, słuchajcie, z tego. Z krążownika w Montanę. Na 12-13 km mniej więcej. No, czyli da się. Jak pokazuje burtek, to się da. Jakiś demon z zagóreczki do mnie strzela. Na plecach Shima ci idzie. Także uważaj, kolego. Dobra, ja spróbuję tą Shimę tutaj pogonić stąd. Na razie ją bombowce pokazują, więc jest ok. A, i bombowce odleciały. A, wypłynęła chyba z dymu, bo jestem wyspotowany, a to jest jedyny niszczyciel. Nic innego mnie tu nie powinno widzieć. Dobra. To idziemy tutaj na Shimę. No, panie Hindenburg, ale jak pan tak będziesz robił, no to może być kiepsko. Zapatrzył się na okręt. Dobra, nie mam przez chwilę spota. Dobra, idą torpedy, ok. To ciśniemy dalej do przodu. Torpedy już w ciebie. Tak, tak, ale wyrzucił tylko część. 5 sobie zostawił. Trafimy go, zresetuję tego kapa. No! Superancko. Superancko się zdarzyło. I gra w Cepelin został. Nie, muszę mi się przydać. Jedenaście z hakiem, tak. To się zgadza. No, nie jest jakiś super rewelacyjny. Dobra. Colin go dobił. I pięknie. U mnie zachwytu nie wywołał też, ale ma jakieś tam swoje zalety, mam wrażenie. Widzieliście, nawet mogłem cytadelę wsadzić w Montanę. No mnie też nie grozi, żeby go mieć, chyba że kiedyś tam będzie w przyszłości jakaś kampania na niego, to może go zrobię.
No to wybierajcie. A ja sobie w międzyczasie tą Romę uzbroję. Żebym nie zapomniał znowu. Koń bez coś. Bierzesz krążka czy pancernik? Momencik panowie, uzbrajam okręt, ja zaraz tam zobaczę czym gramy. Dyszki, kontynuujemy, dobrze. Conqueror Gearing, ok. Ja jestem gotów. Cześć Mojito. 11.7 ma radar, tak jak mówiłem, tylko że czas trwania jest dość krótki tego radaru. Bez tego modułu wydłużenia, który może wypaść z superkontenera, niestety żadnego takiego modułu nie dostałem, nad czym ubolewam, bo by mi się przydał i na Demoina, i na właśnie na któryś radziecki w przyszłości okręt, na przykład na Moskwę, jak kiedyś będę miał. To niestety nie dostałem czegoś takiego. O, ładne losowanie. Dużo, dużo niszczycieli. Śmiał Konkarola, to jest jedna z gorszych. Za zdobycie trzeciej rangi dostaniesz do radaru. O, może mi się to uda. Zobaczymy. Na razie jestem jeszcze daleko. Powiedziałbym, że w lesie. No mi 3 gwiazdki brakują. A przyda się na tego, na dychę amerykańską. Do czego 3 gwiazdki ci brakuje? Do trzeciej. Żartujesz. No. Nie, porażka jest. Porażka? Czekaj, ja już ci powiem moją porażkę. Czekaj, czekaj. No ja bym musiał zacząć Czapajewem grać, ale bardzo nie lubię tego okrętu i też przeskoczyć na tą Skoja. No Czapajew był fajny jak miał Stealth Fire'a, nie? Jeszcze. No to tak, to się zgadza. 9. sezon, 292 bitwy. I jeszcze chwila z 8 spadnę, a byłem na 5. No, na 6 z 3 gwiazdkami. No mówię, dzisiaj kurde zmoczyły te niszczyciele w tej ostatniej bitwie, bo można mógłbym 7 wbić, ale tak bywa. Mam wrażenie, że po ostatniej aktualizacji Windowsa, tej do wersji 18.03 Windowsa 10,
gorzej mi chodzi gra. Rysiek, Rysiek, czy ty chcesz się podpalić? Zobaczmy, czy chcesz się podpalić, czy nie, drogi Ryśku. Oj, nie trafiłem chyba w tego Ryśka. Chyba nie trafiłem w tego Ryśka. Czy Rysiek mi przydzwoni? O, oh, fuck. Było się... było nie zwalniać, nie? Nie, nie trafi. Za 30 tysięcy, nie? Dostałeś? Mnie ja. Tak, dostałem. Mnie też w Czapajewie przeszkadza brak tego. Brak sterowności. Dobra. Ja nie wiem, jak on płynie. Czy on płynie do przodu, czy do tyłu? Nie mogę się w ogóle z niego wstrzelić. Do tyłu. Do tyłu teraz płynie. Tak, tak. Teraz płynie do tyłu, okej, okay, dobra. Trzy okręty do mnie celują w sumie. Ale dwa z nich to są niszczyciele. Jeszcze raz do mnie Rysiek strzela. Dobrze. Dobrze, to teraz... Przodu, czas iść. Czas iść do przodu i spróbować tego Ryśka tutaj pognębić. Uwziął się na mnie ten Rysiek. Chce mnie dobić. Za wszelką cenę. Ale tam z tamtej strony popchnęli ostro. Masakra. O pożary. Ty niszczary szybko załatwić i się wrócić. Niszczary powiadasz? No to strzelamy. Do niszczar. A, odkręca skubaniec tą zetką. User disconnected from your channel. No. Jak chcesz bułę, to se zrób, a nie łapiesz. No widziałeś, polosowało mu. A mnie czasami też tak na pancernikach losuje, nie ma się co obrażać tutaj. O, Rysiu. To było i tak dużo za długo. Dużo za długo. Bo ja na początku nie potrafiłem się strzelić. Ja też nie mogłem się strzelić. Ja strzeliłem do niego z 5 salw i dramat. No. Pytanie szczery się za tym. No, tu na lewo. Trzeba wrócić. Dobra, widzę, widzę, widzę. Już się przestawiam. Jest Shima blisko, okej. No to ja już nawet chyba do niego salwy nie oddam, mam wrażenie. Dokładnie. Niepotrzebnie wykręcałem tutaj. Nice. Jest tam zetkę, trzeba będzie git. Kurde, niepotrzebnie odkręcałem, straciłem czas. Ale paka przyszła. Mi się tutaj akurat za wyspą schował, no. No i Gumo tam odstrasza chyba tymi swoimi torpedami trochę, bo... Na razie nie pchają za mocno z tamtej strony. Nie mam spota, więc on jest gdzieś, gdzieś tu właśnie. O, ładnie żeś to zrobił, Colin. Idzie, idzie, idzie. Aj, nie ma nic za daleko. Dobra, ja się wracam. 11 tysięcy obrażeń zrobiłem. Masakra. Fletcher idzie środkiem. Wracamy, wracamy. Tak, wracam, wracam. Niech Colin tutaj jeszcze go może na chwilę zaświeci, oddam salwę i wracamy.
nasza Shima już jest też na B, więc... Pytanie, czy Fletcher tam na nią będzie czekał, czy zaraz zobaczymy, no jak Shima wpłynie w kapa, na... czy... Nie, przepływa. Dobra. To już jest wszystko jasne. Guma dobrze, że żyje. Przepływa, czy ja muszę uważać? Jeszcze... Aha, mam spotę. To już przepłynął? Tak szybko. Dobra. A, to jest nice. Nie, Fletcher nie wrócił. Dobra, można wracać na bronić C. Masz spota, czyli gdzieś to będzie Fletcher, tak? Ale to będzie... Nie, to będzie Giring albo Shima jeszcze. Dobra. O, teraz jest w C. Jest w C. Dobra, dobra. Przydałby się ktoś, żeby nam zaświecił. No. Bo nie ma nic. O, jest. No dobra, nie mam na niego przystrzału niestety. I weźmie nam pewnie to B. Dobra, nie weźmie, ja go zresetuję zaraz. O, jeszcze wpłynął Giring. Zobaczcie. Dobra, idę wam świecić. Zresetowany. Już po nim. Prawie. No, fajnie by było, jakbym sobie mógł strzelić jeszcze do tego Fletchera. Ale znowu pewnie nie będzie mi dane. No. No właśnie, tak też myślę. Jestem ciekaw tylko, czy on zdążył. No dobrze, że to obronili. Czy on zdążył tu torpedy wystrzelić? Bo tu nie mam pewności. Jak zdążył, to mogę zaraz całą burtą je hapsnąć. Pożar? Dawno nie grałem z AO i dzisiaj mam problem ze strzelaniem. Tak jak nigdy nie miałem, to cześć hrabia, witam ciebie. Ja nigdy nie miałem problemu ze strzelaniem z ZAO, tak w tej chwili mam duży problem, żeby trafić. Bez pożaru znowu. Lipa. Myślałem, że znów dostanę cytadelę. O, teraz może. Okej, ale bez pożaru znowu. Może na dziobie się go uda zapalić. Czy on mi tu odchodzi? Odchodzi. Jakim cudem. Znowu bez pożaru. Rator pada do ringa. Dobra, to teraz będę... Brał się za strzelanie. Jest, ok. Za strzelanie w Lyona i w ewentualnie Moskwę. O, Lion bardzo wolno płynie. Kurczę, przestrzeliłem. Ostro. Nie wiem, czy Lion się nie zatrzymuje w tej chwili. Właśnie tak strzeliłem, by się zatrzymał. Dostał w dziób, ale bez pożaru, bez niczego. Boże warzywa. Moskwa płonie, jakby co? Nic, spróbuję Montanę. Wszyscy kurde Montanę chwalą na rankingach. No mnie się nią gra naprawdę całkiem nieźle, powiem ci szczerze. Na razie będę się koncentrował na Moskwie. Tirpitz bierze B. Wszystko strzelam po rufie. Mogłem w sumie strzelać do niej z pepeków. No ja też teraz przyjęczę.
możesz ją dokończyć, ja już do niej dotrę. Do Conquerora teraz będę walił. Dobra. Aha, dobra. Tak jednak będzie. Conqueror płonie. Gdzieś ścima będzie płynąć. No jest Shima. Wypuszczę samolot. 9000 ładnie zebrał. Ajajaj. A ja nie dostałem. Ja chyba też nie dostanę przy dobrym układzie. Ale przez to mogę tylko z frontowych dział strzelić do Conquerora. A on cały czas uparcie, słuchajcie, z tych... z haeków wali. Jeszcze nie wybraliśmy. Nie odkręcam od tej się. Pitor pewnie. Kurczę, no dobijcie tego Conquerora. No czekaj, chciałem Edynburga likwidować. Dalej. No, okej. Aha, ostatnią salwą. O pożary. Ale nie naprawię. Edynburg tam się zaraz wykończy w tym dymie, czy jego... nie, jego już nie ma. Dobra. Jak go pożar na Lyonie. Lyon zaraz torpedy chyba dostanie. No właśnie. Dobra, to teraz można spróbować... O, myślałem, że Tirpitz przez smykiem pójdzie, ale nie odważył się. Teraz muszę zwolnić, bo ta Shima cały czas gdzieś tutaj pewnie jest. Pytanie tylko, gdzie? O, mamy, dobra. Mamy obraz, mamy wizję. Uuu, 9000. Grubo. Tylko muszę się dziobem odwrócić, żeby torped nie... nie wychwycić. Bo akurat samolocik spotujący jest na moich plecach. Aha. No to jest po bitwie. Czy torpedy? Zaraz. Dajbym zginął. Dobra. Będzie jeszcze jedno ostatnie losowanko, słuchajcie. Kamuflaży. Także zapraszam do udziału. Ci, którzy już wpisali wcześniej wykrzyknik konkurs, nie muszą tego robić, bo jesteście na liście. Na Twitchu oczywiście. Nie mam spota. Gdzieś ta Shima popłynęła sobie dalej. Shima nie żyje. A, dobra, przepraszam. Nie spojrzałem, bo patrzyłem na czat. Jarecki na Twitcha zapraszam, na Twitcha. Na losowanko. O, trafiłem go. Na ślepo.
Dobra. Mizerny wynik u mnie. Bulwis zaszalał. No, udało się. W miarę. Czarki strasznie duże. Dobra, Romę mam uzbrojoną, pokażę wam na następnym streamie na pewno. A teraz losujemy. Stiopan wygrał, słuchajcie, nagrodę. Także Stiopan, odezwij się na czacie, bardzo proszę teraz. Poszło jako szepcik. Gratuluję. 10 kamuflaży subskrybenta należy do ciebie. Moi drodzy, dziękuję dzisiaj za uwagę. Było naprawdę miło. No, momentami ponad 40 osób było na strumyku, więc bardzo fajnie. Zapraszam, słuchajcie, na pewno was na strumyk jutro w godzinach porannych. A czy uda się coś zrobić wieczorem, to się okaże. W środę od rana też popływam. Nie wiem, czy będę w środę pracował, czy nie. Jeżeli nie będę pracował, to w środę standardowo będzie strumyk wieczorem. Jeżeli będę pracował, to tego strumyka wieczornego nie będzie. Na najbliższym wieczornym strumyku, tak czy owak, będę losował jeszcze kontener Community Contributora. Także myślę, że będzie warto na strumyk zajrzeć. Na tą chwilę do usłyszenia i... miłego dnia, sukcesów w rankedach, zatopień, cytadel, żeby tam RNG wam wpadało dobrze i tyle, trzymajcie się.